co będzie, jeżeli schowamy się w czasie wyimaginowanej, oczywiście ewentualnej, nigdy nie następującej strzelaniny za ścianą z cegły, pustaka albo za drzewem. Czy standardowy zestaw testowy w postaci pistoletu 9 w tej roli Glock, kałasznika, Muzina jako tego najsilniejszego naboju, którym tutaj dysponujemy do testów, i AUGA jako przedstawiciela całej broni kaliber 5.56, czy będziemy w miarę bezpieczni za takimi najbardziej typowymi przeszkodami? Jako przedstawiciel 9 oczywiście wystąpi Glock. Słuchajcie, tu jest naprawdę zarąbista sprawa. To jest taki nietypowy mechanizm przebicia dosyć. Aczkolwiek zjawisko to często występuje, tylko jest mało znane. Pocisk przeszedł do pierwszej komory tylko. On tam dalej jest. O. Jeszcze dosyć ciepły. Taki ładnie zgnieciony grzybek. Natomiast tutaj widzimy kupę gruzu, która powstała wskutek odkruszenia materiału po drugiej stronie przegrody. Czyli pocisk uderza, on wywołuje tam generalnie falę po prostu obciążeń, która wyrywa materiał po drugiej stronie. Tu gdybyście spojrzeli z tej strony, tego się nie będzie dało pokazać, bo jest za duży kąt, ale jest coś takiego, że jest po prostu troszeczkę uderzone. Ostrze na niego? Jak widać, pocisk po prostu wyhamował się, rozgniótł. Na pierwszej ścianie i na drugiej, uderzając, po prostu przekazał dużą ilość energii, ale na większej powierzchni. W związku z tym, że powierzchnia była odpowiednio duża, to tutaj zrobił jakby takie zgniecenie materiału, a nie przebicie, czyli nie rozepchnął go tak, żeby przejść, tylko po prostu było walnięcie i z drugiej strony bardzo dużo się tego wszystkiego odkruszyło. Także ciekawy dosyć przypadek, aczkolwiek można się za ścianą z pustaków chować. Teraz 7,62 razy 39, czyli nieśmiertelny kałach. Zobaczymy, co zrobi. Jako przedstawiciel 5.56, oczywiście AUG. Tutaj jeżeli chodzi o kałacha, to akurat sytuacja była taka, że przeszedł przez wszystkie puste komory, czyli nie trafił na żadną poprzeczkę, że tak to ujmę, na żadne wzmocnienie. Po prostu pocisk przeszedł, wyrwał resztę pustaka. Jeżeli chodzi o 5.56, to tutaj tak szczęśliwie, nieszczęśliwie, on nam wszedł tu. Nie wiem, czy to będzie cokolwiek widać, nie będzie, ale to jest coś takiego, że pocisk poszedł po tej poprzeczce. I on właściwie zatrzymał się na drugiej ściance, mimo że tutaj jest dużo tego materiału, który on wyrwał, to ciężko się doszukać jakiegoś takiego przebicia wyraźnego. Wygląda tak, jakby po prostu uderzenie odkruszyło z drugiej strony ścianki trochę materiału. Przelotu nie ma. Próbuję tam szukać tym patyczkiem, ale nie ma. Natomiast tu w tej komorze został płaszcz i zostały fragmenty pocisku z 5.56, także pocisk zatrzymał się gdzieś w tym miejscu, a tu po prostu materiał został przez uderzenie odkruszony. Spróbuję strzelić jeszcze raz tak, żeby trafić na te puste przestrzenie tylko, bez poprzeczki. Teraz strzał się udał dobrze. Pocisk szedł tędy, czyli po pustych komorach, ale nie wiem, czy widać, czy nie widać, i tak zatrzymał się tutaj. Czyli poszedł, można powiedzieć, jedną komorę dalej, czyli 2/3 pustaka przebił, ale i tak nie przeszedł przez cały. Mogło mieć jakiś szczątkowy wpływ na to przebicie to, że tutaj po prostu mieliśmy kawałki tego gruzu z poprzedniego strzału, które wygrzebałem oczywiście, żeby to pokazać, ale
No nie sądzę, żeby to miało aż tak duży wpływ, żeby na przykład okazało się, że przez ten gruz pocisk nie przeszedł całego pustaka, tylko zatrzymał się w 2/3. Po prostu 5,56, zwłaszcza w tej cywilnej wersji, miękkiej, bez żadnego rdzenia, zostaje wyhamowany dosyć szybko, co nie jest wielką jakąś zagadką. Po prostu pocisk jest lekki, dlatego łatwo na przeszkodach jest zatrzymywany. No i oczywiście jako przedstawiciel karabinów w ogóle system Muzina 762x54R na pewno przejdzie, ale przeżyjmy to razem. Chciałbym Państwu opowiedzieć o charakterystyce przebicia z Muzina. Generalnie, tak jak widać, zazwyczaj tak to się kończy właśnie. Także jeżeli ktoś się schowa w domu z pustaka, to najlepiej jakby to były dwie warstwy i ocieplenie, bo inaczej będzie słabo. Jeżeli chodzi o cegłę, to pierwsza została, no co tu dużo mówić, skruszona. Jak ją sobie ustawimy, to widać generalnie, że tam, gdzie było uderzenie, nie ma żadnego przebicia. Za to widać wyraźnie pęknięcia. Także to jest po prostu rozbicie cegły, która jest krucha. Tutaj pocisk nie przeszedł dalej, także gdybyśmy mieli to wmurowane w ścianie i ona by nie mogła się skruszyć i po prostu rozpaść na kawałki, no to ten pocisk zostałby gdzieś na głębokości może centymetra, nie dalej. Spróbujmy zrekonstruować tą cegłę, bo tu niewiele widać. A tyle, na ile udało się tą cegłę zrekonstruować, a dobrze dosyć poszło. Tu jest wlot. Tutaj jest wylot. Najprostszy wniosek z tego to jest to, że pocisk musiał wejść i ten materiał po prostu wyrzucić. Czyli było jakieś przebicie. Generalnie nie mamy żadnych śladów na tej drugiej. Czyli jeżeli nawet pocisk przeszedł przez pierwszą cegłę, to nie stanowił jakby zagrożenia. Trudno powiedzieć jak z odłamkami, one nie wygląda na to, żeby miały jakąś dużą prędkość, ale powiedzmy, że gdyby ściana była z jednej cegły postawionej po taniości, czyli gdyby ktoś strzelał prostopadle, a nie w tym kierunku, to pierwszy strzał mógłby już po prostu wybić dziurę i kolejne strzały w tą okolicę po prostu by wchodziły. Także tyle, jeśli chodzi o 5,56 kontra cegła. Dobra, jeżeli chodzi o karabinek AK, tutaj jest generalnie ciężki pocisk, dwa razy cięższy niż 5,56. Przez pierwszą cegłę przeszedł, tu jeszcze kawałki widać ołowiu, szczątek pocisku. W drugą cegłę, tak jak widać, wbił się. Jakoś tam się wbił. Co prawda pocisku tam w środku nie znaleźliśmy. Tutaj widzę resztki płaszcza. Tak często bywa, że po prostu płaszcz zostaje gdzieś na przeszkodzie. Przebicia takiego całkowitego na wskroś też tam nie ma. Czyli z drugiej strony cegła jest kompletna. Po prostu tyle, ile z tego pocisku zostało, no w takiej formie, w jakiej on po prostu przechodził przez pierwszą cegłę i z niej wyszedł, to w takiej formie uderzył drugą, wbił się do wnętrza i spowodował, że ona pękła. Gdyby była wmurowana w ścianę, oczywiście pod warunkiem, że ktoś tak dziwnie murowałby ściany, po prostu stawiając cegły w tą stronę, a nie w tą stronę,
to przy podwójnej zostałby w drugiej warstwie. I jako takiego zniszczenia by tu nie zrobił, czyli ta cegła by się nie rozpadła, gdyby trzymały ją inne dookoła. Co nie znaczy, że po kilku strzałach by po prostu bez problemu się nie przebił, bo tak by było. Przy czym, tak jak mówię, no to jest strzelanie prostopadłe do tej większej powierzchni, a normalnie w ścianach mamy cegły ułożone tak, więc też nie dałby rady. No, czyli tak, mechanizm przebicia z Mosina, część druga, czyli tutaj, tam gdzie były trafione końce, po prostu je rozbiło na drobny mak. Niestety do trzeciej nie dotarło, dlatego że pocisk gdzieś po drodze nam skręcił. Próbowałem celować tak, żeby złapać ten dół i chyba trochę za nisko to wyszło. Także spróbujemy jeszcze raz. Tutaj, tak jak widać, z dwóch cegieł robi nam gruzowisko po prostu. Jeżeli chodzi o trzecią, to nie widać śladów uderzenia na niej za bardzo w ogóle, czyli albo pocisk skręcił, rozbił się, jakoś wytracił energię. Nie znaleźliśmy żadnego tutaj śladu po tym pocisku pomiędzy cegłami, czyli jest pewne prawdopodobieństwo, że on uciekł, czyli poleciał gdzieś obok. Trudno to teraz jakoś ocenić. No ale samo to, co widać po dwóch cegłach, które spotkał na swojej drodze, no, robi wrażenie. Tak jak widać, Mosin przestrzelił pień. Oczywiście tutaj trzeba nadmienić, że to nie jest pień świeżo ścięty z jakiegoś drzewa rosnącego, tylko jakiś kawałek, który służy za ławeczkę przy ognisku. Ono jest generalnie już trochę przepruchniałe. W ogóle było cięte z jakiegoś drzewa, które po prostu było suche i się przewróciło. Więc tutaj trzeba po prostu zaznaczyć, że miał łatwiej. Tutaj, tak jak widać, teraz jest wylot z AK. Taki samodzielny, czyli już bez pomocy Mosina, jest dużo mniejszy. No, coś tam wyrwało, tak jak mówię, no drzewo było już uschnięte i cała ta kłoda jest taka przepruchniała, także ona się tak urywa całkiem w drobny maczek. To się nie dzieje w drzewach rosnących, ale w rosnące nie będziemy strzelać. Zobaczymy, czy też 5,56 sobie z tym poradzi, z spróchniałym drzewem, bo generalnie ze świeżym sobie nie powinno poradzić, nie powinno być przebicia. No, a jeśli chodzi o taką kłodę właśnie spróchniałą, to kto wie, jest jakaś szansa. 5,56 nie przeszło. Nie jest to wielka tajemnica, że przebijalność jest mniejsza, po prostu utknął w środku, co zresztą było widać na kłodzie, że tak dosyć wyraźnie się zabujała po strzale, czyli cała energia jakby została zmarnowana gdzieś na rozpychanie włókien drewna i po prostu wyhamowanie pocisku, i dlatego był taki moment stąpnięcia. Z tych pocisków, które przebijają bez problemu drewno, po prostu one przechodzą i nie ma tak jakby jakiegoś odbicia się to na tej kłodzie, na tym, jak ona stoi. Czyli jak strzelał Mosin, to po prostu ja widziałem za kłodą wióry lecące, jakiś kurz. To samo było z kałasznika. Jak strzelił AUK, to było takie zabujanie się kłody, czyli po prostu wyłapała pocisk, przejęła jego energię. Jeżeli po obejrzeniu filmu nadal czujesz głód wiedzy, to wejdź na nasz blog i daj się nafaszerować informacjami. Czeka tam na Ciebie artykuł o takim samym tytule, ale poruszony temat jest bardziej rozwinięty i dokładniej wyjaśniony. Serdecznie Cię zapraszam.